Znajdujemy się na ulicy Wiejskiej. Ulicy, która przez kilkanaście ostatnich lat była zaniedbana, zapomniana. To, co zresztą Państwo widzą i co najbardziej odczuwają mieszkańcy. Długo wyczekiwany remont tej ulicy niebawem nastąpi. Wspólnie z panem burmistrzem spełniamy nasze kolejne obietnice wyborcze. I tutaj z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować panu burmistrzowi, wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc, aby ta inwestycja pod tytułem remont ulicy Wiejskiej, wcześniej odbył się remont kątów, będzie jeszcze Podwisłocze, żeby się odbył. Naszym zadaniem jako Rada Miasta jest zabezpieczenie środków, połowy środków na tą inwestycję, ale znając sytuację naszego budżetu, a budżet ma się dobrze, te pieniążki się znajdą, więc kwestia tylko, myślę, że niedługiego czasu i pojawi się sprzęt na naszej ulicy Wiejskiej i rozpoczną się prace budowlane. Państwo wspiera samorządy. Akurat tutaj jesteśmy na drodze ulicy Wiejskiej, która już niedługo będzie remontowana. Rząd przeznaczył na tą inwestycję konkretne środki. 50% tej inwestycji będzie zrealizowane ze środków rządowych. I tutaj dzięki bardzo dobrej współpracy udało mi się wesprzeć tą inwestycję i cieszę się, że ulica Wiejska, którą porusza się bardzo dużo samochodów w kierunku tutaj i strefy, i w kierunku kątów, będzie wyremontowana i ludzie będą bezpiecznie mogli się poruszać tą drogą. Miasto Łańcuch w tej kadencji konsekwentnie realizuje przyjęty program przebudowy dróg miejskich. I już na dzielnicy Podzwierzyniec, no, gdzie stan dróg był dość słaby, udało się wyremontować kąty. Myślę, że niebawem również ulica Podwisłocze. To, że ulica Wiejska jest w złym stanie, nie trzeba nikogo przekonywać. Ani mnie, ani Rady Miasta, ani żadnego z mieszkańców. I ilość pytań, która była, a kiedy ulica Kąty była, no, wręcz bez końca, pojawiała się. Tylko był jeden problem, nie było projektu budowlanego, nie było wykupionych gruntów. W tym jednego z domów, który też w tym roku jeszcze zostanie wyburzony, udało się to wszystko zrobić. Największym problemem, jaki nam pozostał, to znalezienie środków finansowych, bo całość przebudowy tej ulicy to około 10 milionów złotych. Dzięki wsparciu posła Gołojucha, który od ładnych kilku miesięcy zabiega o to, żeby te środki zdobyć i wkładowi budżetu miasta, uda nam się zrealizować etap pierwszy przebudowy tej drogi. Mniej więcej połowę. Przetarg jeszcze ogłosimy w tym roku i bardzo wczesną wiosną myślę, że rozpoczną się prace budowlane obejmujące wymianę wszystkich sieci podziemnych, będzie kanalizacja burzowa, chodnik, oświetlenie. Także kompleksowa przebudowa tej drogi, nie tylko żeby się dobrze jeździło, ale też żeby piesi czuli się bezpiecznie poruszając się po tej drodze. I dołożę wszelkich starań, żeby w przyszłym roku znaleźć tą brakującą jeszcze część tych środków, żebyśmy mogli w przyszłym roku dokończyć aż do ulicy Podzwierzyniec przebudowę całej drogi, całej ulicy Wiejskiej. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla radnego Marka Szczemki, który no nie dawał mi spokoju przez te 5 lat, cały czas naciskając na przebudowę tej drogi, i dla posła Gołojucha, że możemy to w końcu zrealizować.